Aż pięć firm odpowiedziało ofertami na ogłoszony przez miasto przetarg na remont ulicy Paca. Ta niewielka ulica na osiedlu Północ od lat straszyła zarówno nawierzchnią drogi, jak i jakością ciągów dla pieszych. Miasto zaplanowało na wykonanie ostatniej fazy trwającego drugi rok remontu nieco ponad 928 tysięcy złotych. Złożone oferty zawierają niższe od planowanych koszty. Najdroższa propozycja sięgająca 899 tysięcy złotych wyszła od firmy Danbud. Kolejne oferty są niższe. Rekordowo niską cenę za wykonanie prac zaproponowała firma z Olecka. Jej propozycja jest niższa od tej najdroższej o ponad 150 tysięcy. Wszyscy oferenci zadeklarowali sześcioletni okres gwarancyjny oraz zakończenie robót z końcem lipca bieżącego roku. Finalnie ulica Paca zyska nie tylko nowe chodniki, parkingi i nową nawierzchnię jezdni. Nowa kanalizacja deszczowa, oświetlenie oraz trawnik i nasadzenia drzewostanu to kolejne plusy tej inwestycji.